Hejka w nowym filmie. Przychodzę się do Was ogłosić wyniki konkursu, który organizowałam na 900 subskrypcji. Poznamy dzisiaj zwycięzców. Ja sobie przygotowałam taką tabelkę i osoby, które brały udział w konkursie, zbierały plusy. Tych plusów można było zdobyć aż 6. Musieliście spełnić pewne warunki, czyli subskrybować mój kanał, napisać za co lubicie moje filmy i napisać jakąś informację o sobie. I tutaj sprawdzałam, czy kwalifikujecie się do konkursu. Dodatkowo dawałam plusy osobom, których komentarze spodobały mi się najbardziej. I takich komentarzy wyróżniłam aż 6. 6 osób dostało ode mnie plusy. No i brałam pod uwagę oczywiście Waszą aktywność pod filmami, które pojawiały się po filmie konkursowym. Były to 2 filmy, więc można było zdobyć aż 2 plusy. I nie było żadnej osoby, która za tą aktywność zdobyła 2 plusy, ale były osoby, które zdobyły po jednym. No i tak, wyróżniłam 6 komentarzy. Pierwszy komentarz, który wyróżniam, to jest komentarz od Joanny Tam i Tu. Bardzo długi komentarz. Jeżeli ktoś poświęcił dłużej niż 1 minutę na napisanie komentarza, to naprawdę doceniam. Asia napisała, że lubi dobrą kawę i książkę i to jest to, co nas łączy. Napisała też, jak trafiła na mój kanał, jakie filmy wcześniej oglądała. I twój komentarz, Asia, spodobał mi się dlatego, że napisałaś to w taki sposób, jakbyś do mnie po prostu mówiła. Ja też często wpadam na twój kanał i w ogóle tak mam, że jak ktoś nagrywa filmy, a potem pisze mi jakiś komentarz, to ja, jak czytam ten komentarz, to mam w głowie głos tej osoby. No i właśnie tak było z tym komentarzem. No i dodatkowo właśnie tak na luzie napisany, także super i bardzo mi miło. Kolejny komentarz jest od mamy Bruna, tutaj też wyróżniam i daję plusika. Komentarz też długi, bardzo miły. Mamą Bruna jest Patrycja. Napisała coś takiego: lubię oglądać takie treści, jak ty nagrywasz, bo czasami jak jest ciężko w macierzyństwie, to ty mówisz o tym otwarcie. Jesteś autentyczna, miła i sympatyczna. Coś masz w sobie, taką naturalność, o to jest dobre określenie, która przyciąga. Bardzo dziękuję. I też dobrze wiedzieć, że oglądają mnie inne matki. To też jest dla mnie taka informacja, że może warto poruszać więcej takich tematów mamowo-dziecięcych. Sorki za to stukanie w tele, tam Miluś się bawi na podłodze. Kolejny komentarz, który wyróżniam i daję plusika, jest to komentarz od Życiowej Pani. I tutaj z Madzią z kanału Życiowa Pani znamy się trochę prywatnie. Mamy kontakt, znamy się z internetu. Właśnie przez YouTube'a się poznałyśmy. Tutaj Magda napisała taką fajną, krótką informację o sobie. Jestem Magda i lubię naleśniki z serem i zachody słońca. Na pewno też wyróżniłaś swój komentarz przez dodanie dużej ilości serduszek i całusków. No i napisałaś mi, że lubisz w tych moich filmach rodzinny klimat, codzienność i dobre i trudne chwile. Bardzo miły komentarz, który zasługuje na plusa. Kolejny wyróżniony komentarz jest od Natalii Luty. I tutaj Natalia napisała, że mieszkałam blisko jej rodzinnej miejscowości. I teraz tak się zastanawiam, Natalia, czy znasz mnie z widzenia, czy może gdzieś się widziałyśmy, nie wiem, w szkole powiedzmy. Możesz dać mi znać. Co tam, Juluś? Możesz dać mi znać w komentarzu. Tutaj też Natalia napisała: jesteś bardzo pozytywną osobą, pracowitą, zorganizowaną. Twoja lista zadań to coś, co bym chciała u siebie wdrożyć. I fajnie jest wiedzieć, że mogę być dla kogoś inspiracją, że mój styl życia może być dla kogoś inspirujący. No i dobrze. Kogo jeszcze tutaj chcę wyróżnić? Na pewno Jacek i Miołek 9619. Tutaj aż 3 komentarze, takie krótsze, ale bardzo miłe. Marlena napisała: uwielbiam Was za całokształt, za rutynę, za codzienność, za zwykłe życie. Serduszko. I też właśnie serduszka w komentarzach. Emotki zawsze w jakiś sposób wyróżniają komentarze, no ale właśnie tutaj brałam pod uwagę i długość, że ktoś poświęcił więcej niż minutę na napisanie komentarza, ale też właśnie w jakiś sposób go wyróżnił, na przykład emotką. Marleno, miło mi Cię poznać. Też widziałam Twoją aktywność pod moimi poprzednimi filmami, więc super, że jesteś na tym kanale tutaj ze mną. I tak cud, że nagrałam już ponad połowę filmu, a mały się tam jakoś bawi. Te dźwięki w tle jakoś przeżyjemy. I cóż, i ostatni już komentarz wyróżniony przeze mnie to komentarz od Magdy MP2V. I też napisałaś, że pochodzimy z bliskich okolic. I też się zastanawiam, czy znamy się może z widzenia. No bo skoro pochodzimy z bliskich okolic, czyli możliwe, że są to okolice Augustowa, tam to raczej każdy każdego zna. Nie wiem, i też często tak myślę, ilu znajomych mnie ogląda. Dobra. I tak, przeczytam już chyba wszystkie wyróżnione komentarze. I tak naprawdę z tych 6 wyróżnionych komentarzy powinnam wybrać 3, które zasługują na wygraną, ale tak jak wspomniałam w filmie konkursowym, biorę też pod uwagę aktywność pod filmami, które pojawiły się po filmie konkursowym. I tutaj już bardzo łatwo wyłonić zwycięzców, ponieważ mój film pierwszy, który pojawił się po filmie konkursowym, skomentowały 3 osoby i to są osoby, które wygrały konkurs, czyli Magda M. P2V, Jacek i Miołek 9619 i Życiowa Pani. Gratuluję!
Wielkie brawa dla wygranych osób. Odezwijcie się do mnie najlepiej na Instagramie. Nazwa Instagrama taka sama jak nazwa kanału, czyli Pauliciak. No i jak już napiszecie do mnie, to tam ustalimy szczegóły. Do wygranych osób powędruje paczka. No i jeszcze raz gratuluję. Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie, bardzo dziękuję i zapraszam też do śledzenia mojego kanału, bo na 1000 subskrypcji również planuję konkurs. To już będzie takie zwykłe losowanie. Mam nadzieję, że więcej osób weźmie udział. No i tyle na dziś. Dzięki, że jesteście i do następnego. Pa, patki! Juluś też się z Wami żegna.